Witam. Dzisiaj nawiązuję do woblerów ślupakowych i tym razem zaprezentuję Wam troszeczkę większe woblery od tych poprzednich ślupakowych, które prezentowałem w postaci ogonów i ślupaków. Dzisiaj będą to woblery takie od 14,5 cm do 17 cm. Głęboko i płytko schodzące z zastosowaniem do spinningu oraz do trollingu. Zapraszam do obejrzenia. Przygotowałem do prezentacji te kilka woblerków. Żeby Was nie wprowadzić w błąd, będę korzystał ze ściągi, żeby podać Wam prawdziwe dane. I teraz po kolei będę zaczynał. A na koniec zostawimy tego największego rodzynka tutaj u góry. Tak, i jako pierwszy nowy model woblera z końca ubiegłego roku, to jest 2019. Wszystkie woblery są własnoręcznie wykonane w drewna lipy. Skrzela są ręcznie rzeźbione i w tym przypadku jest to model woblera typowo ślupakowego, który służy do ciężkiego spinningu i do trollingu. Jak widzicie, ster jest gruby, z 3 mm. Poliwęglan jest mocny, wklejany na żywicę. Tak się prezentuje. Łuska to jest natrysk. Oczywiście warstwy zabezpieczające to są powłoki żywicy, 5 warstw. Wobler ma długość 17 cm. Jego waga wynosi 77 g i jest pływający. Tak się prezentuje. Taki Fajst Silver, piękny wobler z tego samego modelu. Fire Perch. Typowy perch, okonek. Tak. Te żądło odkładamy na bok. I również nowy model woblera z końca 19 roku. Jest to pasiak. Orange Silver. Oręż, widzicie, boczki są pomarańcz, brzuszek ładnie smużony, reszta biała, ogonek oręż, grzbiet ciemnozielony ze smugą złotego brokatu, pięknie się prezentuje, jego długość to 15,5 cm. Waga 64 gramy, pływający. Aha, zapomniałem powiedzieć o zanurzeniu. Jak widzicie, tutaj ster jest długi. Jego zanurzenie na lince 0,18 przy testach wynosiło 6 metrów. Tylko powrócę do tych poprzednich rządeł. Zanurzenie bez dociążenia jest do 4 metrów. Tak, to był pasiaczek. Teraz będziemy mieli takiego wypasionego kiełbia. Oczywiście również pływający. Jego długość to 15 cm. Waga 64 gramy. Jak widzicie,
ma ładnie wyciskaną realistycznie łuskę. Cały efekt żywicy i malowania podchodzi pod 3D. Długi ster, bardzo długi ster. Zanurzenie do 8 metrów. Ten wobler został wyposażony w grzechotkę. Mocna, ciężka grzechotka. Mocne bicia grzechotki. I przeznaczona on jest do połowów toniowych szczupaka oraz sumy. No i co? Przechodzimy do real. Płoć. Bez grzechotki, długi ster, zanurzenie do 6-7 metrów, długość 14 cm, waga 50 gram. Realistyczna, jak widzicie, łuska. Piękny design. I również przeznaczenie spinning średni, trolling. Tutaj również jest płoć real, pół centymetra dłuższa od tej poprzedniczki. Zanurzenie do 3 metrów. Przeznaczenie spinning, trolling bez dociążenia i z dociążeniem schodzi na pożądaną przez was głębokość. I najnowsze modele Okoni z tego roku. Tak prawdę mówiąc, to w pierwszym założeniu to prezentowałem na filmiku ten kształt tego okonia, to miał być jerk, jednakże jego wysoki korpus, długość, okoń ten ma 13,5 cm, nie pozwoliłyby zrobić z niego jerka, w żaden sposób nie mogłem dobrać do ciążenia, nie poszedł, nie uzyskał pracy. Tak jak mówiłem, w tamtym poprzednim, gdybym odciął do 10-9,5 cm, tutaj zaostrzył, wówczas tak, byłby to jerk, no ale powstał taki śliczny percz. Jak widzicie, wszystko jest ręcznie ładnie rzeźbione. Ten wobler ma typowe 3D. Widzicie, realistycznie wyciskana łuska. Pięknie przechodząca fazy koloru. Widać ten efekt wyciskanej łuski. Pięknie rzeźbione skrzele. Taki fajerek z tym sterem, również zanurzenie do 3,5, no może zajdzie do 4 w trollingu na długiej lince. Tak jak mówiłem, chyba 13,5 cm długość, 48 gram. Bez grzechotki, do spinningu i do trollingu. Jeżeli te woblery będziemy dociążać oliwkami, ale nie na woblerze, a na łączeniu linki z przyponem, w zależności od gramatury będzie on schodził na pożądane głębokości. W tym designie prezentują się ślicznie. Są jeszcze inne odcienie. To jest okonek real. Dałem taki kanarkowy
brzuszek by był lepiej widoczny. I tutaj mam jasnego takiego okonia, typowo amazoński okoń w kolorystyczce. I ciekawe przejście kolorystyki na brzuch. Dobrze. Te woblery to jest spinning i trolling. A tutaj, tak jak powiedziałem, orzeszek pozostał na koniec. Potężny, duży wobler typowo trollingowy. Paddle style. Wirujący ogonek. Jego śliczna praca. Naprawdę pięknie się prezentuje w wodzie. Wobler ten ma 30 cm długości. Waga jest 173 gram. Jest pływający. Spływający kotwice Savage Gear 2.0, pięknie połączony. Jest to wobler dla koneserów. Oklejony jest materiałem 3D. Ten wobler ma, bodajże nie pamiętam, ale chyba 7 wart żywicy albo 8. Tak się prezentuje.